mamy, słuchajcie, kasztany. W końcu udało się znaleźć. W początku Kuba znalazł, ale później mi też się udało. Mam! I chyba trafiliśmy w jakąś dobrą lokalizację. Widzę jeden. I tu drugi, taki malutki i trzeci. O, ale mały! On się nada do tego TikToka! What's up bro, what's up bro, what's up bro? Wow, mam już dwie pełne kieszenie. Nie wiem, co ja z tym zrobię, słuchajcie. Ale przez to, że tyle ich szukałam i wszędzie, wiecie, były takie wybrane resztki, same skorupki, bo dzieciaki pewnie pozbierały. No to mnie to teraz cieszy. Ten taki wyschnięty. Tam trzeci. Gdzie? O. Ale ty masz oko. Faktycznie nic, tylko z tobą na grzyby. Dobra, chyba będziemy się zbierać, co? No. Jeszcze zakupy przed nami. To idziemy. Idziemy. Dwie siaty kasztanów zdobyte. Jakie siaty? Dwie kieszenie. Takie od płaszcza, spore, ale... Ale są. Dobra. To idziemy. Będą do zdjęć, słuchajcie, zrobię jakieś fotki. Póki... Żeby nie wyschły, nie? Ale powiem ci, że normalnie mnie zaskoczyłeś. Takie oko masz. Ale chyba jest tak, wiesz co, wilgotno w powietrzu. Bo czuję, jak mi włosy napuszyły się. Gdzie? No dobra, bo już nie mam gdzie tego chować. Chyba, że jakiś znajdziesz taki fajny, malutki. No dobra, słuchajcie, to my idziemy już z tego parku. Bo czekają nas jeszcze zakupy spożywcze. Nie chce nam się, ale kiedyś trzeba, prawda? Prawda. Coś trzeba jeść, lodówka coraz bardziej pusta. Ale fajnie tutaj, szkoda tylko, że już się ciemno robi. Ale tak to już teraz będzie. Niestety. Dzień dobry, kochani, witam was w sobotę. Jak widzieliście, ja od rana wzięłam się troszeczkę za porządki w toaletce i bardzo dobrze, bo dzięki temu mam już porządek w szufladach. Przejrzałam jakieś puste opakowania, wyrzuciłam i no po prostu jest przyjemnie. Jeszcze tylko muszę umyć pędzle, ale to wieczorem. A teraz zbieramy się na spacer. Kuba wcześniej był na squashu, teraz idziemy na spacer. Także zabieramy was na Brzeźno. Jutro też planujemy spacer, bo chcemy wykorzystać tą pogodę w ten weekend, bo ma być, słuchajcie, cały czas słonecznie. Jutro nawet bardziej, także myślę, że dzisiaj Gdańsk i molo w Brzeźnie, a jutro będzie Gdynia i molo w Orłowie. Także ja gotowa, mam nadzieję, że się nie zgrzeje, bo tutaj czasami, słuchajcie, trudno trafić z pogodą, bo po prostu wieje i raz mocniej, raz słabiej i wtedy po prostu jest albo zimniej, albo cieplej. Także mam bluzę pod spodem, mam cienki płaszcz, ale on dosyć fajnie grzeje. Do tego leggingsy, żeby było wygodnie, buty, ryłko, torebka i można iść. Także idziemy trochę pospacerować, korzystać z tej jesieni, z pięknego słońca, no i z weekendu. Thank you.
Słuchajcie, dzień dobry, w niedzielę, ja jestem w trakcie ubierania się. Na razie mam na sobie koszulkę i spodnie, ale zastanawiam się, czy nie ubrać spódniczki albo bluzy z leggingsami. Także trzy różne w ogóle style, ale tak to jest. Idziemy na spacer dzisiaj, więc w sumie powinno być wygodnie, ale przymierzę dwa i coś z tego wybiorę. Opcja numer jeden. Kuba mówi, że fajnie. Sweter mango, spodnie mam, jeans mango, no i do tego ten płaszczyk na luźno, bo ten mój drugi pomarańczowy, taki pomarańczowo-brązowy jest troszeczkę za ciepły jeszcze. Jeszcze trochę się zrobi chłodniej i wtedy mogę go nosić, bo on jednak daje więcej ciepła. A tutaj tak wiecie, na luzie, tylko nie wiem, która torebka do tego. Moje dwie ulubione jesienią to jest albo Lady B Mini z Bigordi, albo ta Fabiola, bo ona też jest fajna, wygodna, pojemna, można ją nałożyć przez ramię, ale myślę, że do tego bardziej Bigordi pasuje, a do drugiej pasowałaby Fabiola, także wskakuję w drugą. No dobra, a tutaj mamy strój numer 2, czyli ten sam sweter, ten sam płaszczyk, tylko spódniczka, rajstopy i inne buty, bo te botki i też mi się bardzo podoba. Mam wrażenie, że te botki w ogóle świetnie wyglądają do wszystkiego i bardzo Wam polecam, już Wam chyba gdzieś mówiłam, że one są w tym roku ponownie dostępne albo prawie taki sam model. Do tego mam, jak widzicie, Fabiolę i ona też jest rewelacyjna, nic się z nią złego nie dzieje. Już ją mam naprawdę, nie wiem, trzeci czy to jest czwarty sezon, nie mam pojęcia, ale jest w idealnym stanie i naprawdę ona jest bardzo pojemna. No teraz jest pusta, ale mieści naprawdę bardzo dużo rzeczy i to jest dla mnie wygodne, bo wiecie, telefon, aparat, kluczyki, tu to, tu tamto. Także tak wygląda zestaw numer 2. No zaraz zobaczymy, jaka jest ocena. Ale obstawiam, że będzie chciał, żebym została w tym, żeby się już nie przebierać. No taka jest praktyka znana już. Ale w sumie podoba mi się to. Jeansy można nosić na co dzień, a teraz przy niedzieli. Spódniczka, ładnie to wygląda. Stylizacja numer 2. Jak pan ocenia? Lepiej. Lepiej? Czyli w tym? A to nie jest taka strategia, bo tak sobie właśnie pomyślałam, że a no obie fajne, ale żeby się nie przebierała, to... Też o tym pomyślałem. Tak? Właśnie... Nie, tak jest ładnie. Stwierdziłam, że te z jeansami to w tygodniu mogę sobie jakoś założyć, a to fajnie tak weekendowo, że tak powiem... Niedzielnie. No w sumie mi też już się nie chce przebierać, także zgodzę się. No to ile można czekać? Jeszcze 5 minut. A idziemy w ogóle, słuchajcie, na śniadanie. Może ja wam jeszcze... Muszę się jeszcze poperfumować. Okno trzeba zamknąć. Idziemy dzisiaj na śniadanie do
Tu można marzyć, zawsze zapominam, jak się dokładnie nazywa ta knajpa. Idziemy tam na śniadanie, bo nam bardzo smakuje w tym miejscu, a później jedziemy na spacer. SKM, kogoś nie bierzemy samochodu. Tutaj używam Kores, rewelacja. Uwielbiam, oczywiście Ebony Wood też jest super, ale to jest takie dla mnie bardziej wieczorne, nie wiem jak to określić. Oba zapachy są bardzo ciekawe. Ale no super, że to kupiłam, bo naprawdę używam codziennie. Także idziemy na jakieś pyszne śniadanie. Kuba sobie zażyczył, żeby gdzieś się wybrać. No więc stwierdziliśmy, że tam będzie idealnie. A potem właśnie pojedziemy sobie na spacer, bo dzisiaj ma być piękna pogoda. Zapowiadali co prawda chyba 17 stopni, a ma być 14. Ale dla mnie to i tak ok, bo wiecie, żeby się też nie zgrzać, sweter, płaszcz. No i tak, pochodzimy, zobaczymy. Idziemy? Na śniadanie? Gotowy? Godny. A bierzesz zegarek? Tak. Aha. No tak właśnie widziałam, że leżał. Proszę. No to idziemy. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down and it's gonna be okay. Just anyone, I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. Feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. And I think to
myself and I'm thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well. I will always be by your side. No dobrze, kochani, my już wróciliśmy ze spaceru. Ja będę dla was jeszcze dzisiaj wstawiać vloga, więc wyciągnęłam laptopa, żeby tam uzupełnić opis, wstawić miniaturkę i będzie mógł dzisiaj wejść wieczorem na kanał. Dopijam sobie ostatnią kawę na dziś jeszcze, żeby mi się tylko tutaj nie wylało. Powiem wam, że naprawdę uwielbiam tą filiżankę z fajansu. To jest filiżanka Fajans Włocławek, czyli z mojego rodzinnego miasta. I jeśli chcecie ją dostać jakby w internecie, to można na stronie Folkstar czy na jakieś inne. I ma do tego też fajny spodek. Także my mamy dwie. Vlog z tego wyjazdu, gdzie kupiłam, jak byłam u rodziców, wstawię wam w opisie, jak ktoś nie widział. No i tak, dzisiaj już spędzamy resztę dnia w domu, no bo stwierdziliśmy właśnie, że idziemy rano na śniadanie. Później zahaczyliśmy szybko o ten pchlitark, ale nic fajnego nie było, znaczy był też fajans, ale jakieś takie większe talerze, nic mnie nie interesowało, więc potem pojechaliśmy do Gdyni na Orłowo i powiem wam, że trochę byliśmy zdziwieni, bo było więcej ludzi niż się spodziewaliśmy, ale też dzisiaj była piękna pogoda, słonecznie, ciepło. W pewnym momencie ja już musiałam zdjąć płaszcz, bo naprawdę jak grzało to słońce, to naprawdę było ciepło. Także fajny spacerek, mam nadzieję, że widoczki wam się podobały. No i ja polecam naprawdę Trójmiasto jesienią. Ma ten swój taki klimat, jest tak rześko, przyjemnie, można właśnie sobie pospacerować i w sumie nie zawsze są tłumy. Na pewno jest mniej ludzi moim zdaniem niż latem i da się to odczuć. No dzisiaj akurat było dużo, no bo wiecie, niedziela, ludzie chcą też skorzystać, wyjść na spacer, zwłaszcza, że było piękne słońce, później dopiero jakieś chmury naszły, więc troszeczkę dało się odczuć te tłumy, jak staliśmy po tą kawę w Bike Coffee, to była kolejka, ale poza tym raczej jesienią i zimą tutaj jest mniej tłumów, mniej ludzi. No po prostu uważam, że jeżeli zawsze przyjeżdżaliście latem do Trójmiasta, to warto odwiedzić też jesienią właśnie Gdynię, Orłowo, tam pięknie się robi właśnie kolorowo. Jesienią te wszystkie liście zmieniają kolory. No i to molo w Orłowie w sumie jest jednym z moich ulubionych. To i molo w Brzeźnie, molo w Sopocie jest gdzieś tam na kolejnym miejscu u mnie. No tylko dlatego, że tam jest zwykle właśnie najwięcej ludzi i w sezonie z kolei jest płatne, a inne nie są. Także możecie wejść za darmo. No i tam jest też piękna okolica przy molo w Orłowie, ale oczywiście inne części Trójmiasta też wam polecam, właśnie w Gdańsku, nad Motławą, czy w Sopocie. Wszędzie warto moim zdaniem pospacerować, także mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się wybierzemy. Ja dopijam kawę, usiądę jeszcze na chwilę do kompa, a potem zmyję makijaż i dzisiaj stwierdziłam, że albo coś sobie obejrzę, albo poczytam jeszcze książkę i tak już wiecie, chillujemy, my lubimy sobie w niedzielę właśnie tak, Kuba coś ogląda, ja coś tutaj poczytam, czy pooglądam, czy on też coś poczyta i dopiero wieczorem gdzieś tam siadamy i oglądamy coś razem, albo jakiś film, albo nadrabiamy Hotel Paradise. No nic, słuchajcie, tak się chciałam do was odezwać, powinniśmy zrobić sobie jakiś obiad, ale w ogóle nie jesteśmy głodni, więc pewnie zjemy jakąś obiad do kolacji albo po prostu kolację. Także zobaczymy. Ja, słuchajcie, idę się przebrać, zmyję makijaż i zaczynamy już taką, wiecie, luźną część weekendu. No dobrze, na koniec dnia czas na pielęgnację. Makijaż zmyty, tonizuję skórę i nakładam pielęgnację i powiem wam, że jestem zachwycona jednym kremem. Zaraz wam pokażę jakim. Bo nigdy chyba nie miałam tak szybko jakiegoś efektu na skórze po kremie. Wiecie, zwykle to potrzeba przynajmniej kilku dni, tygodnia albo dłużej, żeby zobaczyć chociaż lekkie zmiany. A tutaj następnego dnia rano miałam wrażenie, że skóra jest po prostu taka jędrniejsza, bardziej wypełniona i no taka sprężysta. W ogóle nie było, wiecie, takich suchych miejsc, makijaż wyglądał rewelacyjnie. Także zaraz wam pokażę, ale najpierw nakładam to serum, które też jest świetne i po nim widzę super efekty. I to jest Basic Lab Trehaloza. Ja zawsze nakładam jakieś serum. Wtedy akurat nałożyłam tylko krem, więc wiem, że to musiał być ten krem, bo nie nakładałam akurat serum, ale zwykle, wiecie, jakoś łączę sobie te składniki. Także nakładam właśnie teraz serum z Trehalozą i na to nałożę, słuchajcie, krem z marki Cores. Ja to kupiłam na lotnisku, jak wracałam z wakacji, bo chciałam właśnie przetestować kosmetyki tej marki. Kupiłam sobie zapach, bo na tym mi zależało najbardziej.
ale chciałam też potestować ich pielęgnację. I wzięłam sobie zestaw, gdzie było to, było jeszcze serum, to jest jakaś seria Wild Rose i jeszcze była jedna próbka i taki cleanser mały, tego jeszcze nie używałam. Powiem wam, że ten krem tak mnie zaskoczył, fajnie delikatnie pachnie, bo ja nie przepadam za wszystkimi kosmetykami jakimiś różanymi. I to ma być rozjaśniający krem. Tu jest napisane Brightening and First Wrinkles Day Cream, czyli teoretycznie na dzień, ale on jest dosyć taki, powiedziałabym, treściwy. Nie jest może jakiś bardzo gęsty, ale jest gęstszy niż niektóre kremy, które posiadam. Tak jak mówiłam, nie ma jakiegoś uciążliwego, mocnego zapachu, jeśli was takie drażnią. Ale ma taką masełkową konsystencję. To jest coś, co ja uwielbiam w sezonie jesienno-zimowym, żeby ta skóra, wiecie, faktycznie no była odżywiona, nawilżona, zwłaszcza jak teraz zaczęli grzać. No i powiem wam, że będę testować, dam wam znać na pewno za jakiś czas, bo oczywiście to są moje na razie pierwsze wrażenia, ale dajcie mi znać, czy używaliście czegoś z tej marki. Bo może jest coś, co powinnam sobie jeszcze przetestować. Zaczęłam już w ogóle patrzeć, czy oni mają kalendarz adwentowy. Teraz nawet jak sobie tak resztkę w dłonie wsmarowałam, no to no jest coś w tym kremie, że jest on taki właśnie treściwy, fajny i myślę, że właśnie będę go nakładać nie tylko na dzień, a może właśnie na noc, bo ja jednak na dzień lubię coś, co się szybko wchłania i nie jest aż takie treściwe. Także mimo tego, że to jest na dzień, no to ja zastosowałam to na noc. Muszę jeszcze doczytać, co tutaj jest dokładniej w składzie, ale pierwsze wrażenie marki Kores, jeżeli chodzi o pielęgnację, pozytywne. No i właśnie raz użyłam jeszcze tego serum z witaminą C, 15%. Też ma być taki rozjaśniający booster. Także jeśli coś używałyście z marki Kores, to dajcie mi znać, czy coś się u was właśnie sprawdziło, czy coś polecacie, bo jestem zainteresowana i chętnie bym coś jeszcze przetestowała, chociaż one nie są najtańsze, te kosmetyki. To może gdzieś coś tam z jakimiś rabatami uda się kupić. Jeśli chodzi o krem pod oczy, to u mnie na razie niezmiennie. Też możecie mi dać znać właśnie, jeśli chodzi o kremy pod oczy, czy coś ostatnio nowego odkryłyście. Bo mimo tego, że ja lubię wracać do takich ulubieńców, to chciałabym coś przetestować nowego. Więc jeśli używałyście na przykład właśnie Natu Handmade Kawę Proszę, taki właśnie masełkowy, olejkowy krem pod oczy, bardzo treściwy, tłusty, to dajcie znać, co stosujecie właśnie na noc, jesienią i zimą pod oczy, co nie kosztuje, nie wiem, 250 zł. Nie mówię, że te kremy nie działają, ale czasami tanie rzeczy są dobre i ten krem z Natu wcale nie jest drogi, a sprawdza się u mnie świetnie, także ciekawa jestem, co wy polecacie. No krem pod oczy to jest ważna sprawa, także nie zapominajcie i na koniec, słuchajcie, nałożę sobie jeszcze na usta. Tutaj mam akurat peeling, regenerujący peeling do ust, który ma zapach w ogóle. Raspberry and White Choco, bardzo fajny, ale balsam mam w sypialni, także już w sypialni sobie nałożę balsam do ust, bo one mi się naprawdę szybko przesuszają i ten balsam z Recibo świetnie sobie radzi i naprawdę je ratuje. Także też wam polecam. I to tyle, jeśli chodzi o kącik pielęgnacyjny na dziś. Szybko, konkretnie i skutecznie, mam nadzieję. Dzisiaj bez żadnej maseczki, ale ostatnio robiłam tą. To jest firma Mary and May i tutaj macie, słuchajcie, już nie pamiętam, czy 30 czy 60, 30 maseczek. Naprawdę opłaca się, jak ja kupiłam to na jakiejś promocji. Wychodziło chyba mniej niż 3 zł czy 3 zł za sztukę. Więc jeśli chodzi o taki zestaw maseczek, które chcecie mieć w domu i tylko wyjmujecie, nakładacie, nie musicie tych saszetek rozrywać, to jest to bardzo wygodne i nie wysychają. To kończę już powoli i mam drugie jeszcze kolagen. I tam już zostało dosłownie kilka sztuk i na pewno do tego wrócę. To jest akurat wersja hialuronik, pantenol i ta mi się świetnie sprawdza, ale ta z kolagenem jest równie fajna. I pytacie, gdzie ja to kupuję? Ja to kupuję w drogerii La Rose, ale widziałam, że chyba gdzieś jeszcze jest dostępny. Polecam wam, to jest naprawdę moje odkrycie, tak jak te płatki pod oczy, wiecie, są w takim większym opakowaniu, że jest ileś tam sztuk.
Tak, to jest taki next level, bo macie ileś tam maseczek w zestawie i ileś tam 30. Także to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że widzimy się już niedługo w kolejnym. Napiszcie mi Wasze właśnie polecajki, jeśli chodzi o te kosmetyki z Kores lub jakiś krem pod oczy na jesień, zimę. Taki bardziej na noc. No i do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Możecie również zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Wciśnijcie dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie o nowym vlogu. No i do zobaczenia. Buziaki. Pa!